Pinocytoza jest to rodzaj endocytozy, czyli transportu substancji do wnętrza komórki. Pinocytoza jest to pobieranie substancji płynnej, czyli substancji w formie rozpuszczonej. W łonie komórkowej powstają uchyłki, do których napływa płyn zewnątrzkomórkowy. Następnie te uchyłki są zamykane i powstaje wewnątrz pęcherzyk, który właśnie zawiera w środku zawartość płynu zewnątrzkomórkowego. Ten pęcherzyk jest następnie trawiony w komórce.